Cześć, ja nazywam się Kasia i witam was na moim kanale. Dzisiaj mam dla was taki film, trochę inny niż poprzednie, ale już taki film pojawił się parę miesięcy temu u mnie na kanale. To był jeden z moich pierwszych filmów, które nagrałam tutaj na kanał. Jest to film z sukniami ślubnymi. Niezły challenge sobie zrobiłam, moi kochani. Chciałam znaleźć chociaż jedną sukienkę tańszą niż 100 zł i znalazłam 4. Cztery bardzo fajne sukienki, każda w całkowicie innym stylu. Ja kocham boho, więc dodam trochę boho dodatków. Założyłam sobie taką opaskę boho z kokardą, z asosa z tyłu. I zrobiłam tutaj taką wystawkę lekko boho również. Otwieram sobie już pudełko i jeżeli macie jakiś budżet i nie chcecie go przekroczyć, to zdecydowanie suknia i buty to są dodatki, których można oszczędzić. I teraz mam takie, że co mam? Nie chcę hałasować folią, bo nienawidzę tego dźwięku. Zaczekajcie. Jedna suknia. Druga, trzecia i czwarta. I mam dwie pary butów. Ja sobie tutaj je rozpakuję. I już wam pokazuję, jakie buty wzięłam. Pewnie będziecie zdziwieni. Pierwsze buty to są, w ogóle obydwie pary są z Asosa. Pierwsze buty to są takie białe sandałki na obcasie takim mega małym. Prezentuje się w ten sposób. I stwierdziłam, że one byłyby fajne do tańca i no i ogólnie pod suknię. Nic tak naprawdę więcej nie trzeba. Ja nie lubię za bardzo takich zdobnych bucików, ani jakichś kolorowych, mocnych odcieniach i coś takiego jak najbardziej byłoby dla mnie ok. I to są pierwsze buty, a drugie buty to są takie klapki w stylu lat 70. I one mi się bardzo spodobały i gdybym ja miała swoje wesele i nie musiała na nim tańczyć, to zdecydowanie wybrałabym te buciki. Zobaczcie, to są takie buty na wielkich platformach w kolorze brązowym, do tego kapelusz, mam też kapelusz. Do tego kapelusz, który już kojarzycie. On jest akurat z CCC. Taki kapelusz. Już przestawiam sobie kamerę, tak żebyście widzieli więcej i zakładam sukienki. Mogę, jestem podekscytowana, więc zaczynamy. Więc tak, moi drodzy, ja już sobie te suknie wyprasowałam i powiem wam, że są naprawdę piękne. Jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowana, jak one się prezentują. I na wszystkie trzy suknie łącznie wydałam 307,20. Pierwsze suknie. Taka bardzo klasyczna i tak naprawdę pasuje do każdego welonu, pasuje do każdych butów i do każdego rodzaju przyjęcia. Coś bardzo klasycznego, kosztowała 58 zł, czyli najmniej ze wszystkich sukni, jest najtańsza. I jest ona z takiego poliestru niestety, ale przypomina on jedwab. Jedwab, może bardziej nawet satynę. Ma piękne kokardy, jest taka prosta i długa i już ją zakładam i pokazuję wam, jak w niej wyglądam. I tak, jestem w tej pierwszej sukni. Zdjęłam sobie opaskę, ponieważ do tej sukni ta opaska kompletnie nie pasuje, ale założyłam za to delikatne złote kółka, kolczyki. Zawiązałam sobie dwie kokardy tutaj. Jeżeli chodzi o biust, to biust bardzo ładnie w niej wygląda. Nawet taki mały jak mój, pięknie jest wyeksponowany. Fajnie podkreślona talia, ona jest taka skrojona na rybkę, choć dziwne jest to, że naprawdę wszystko w tej sukni się odznacza. Więc jeżeli ja tutaj mam na przykład bieliznę z wysokim stanem, musiałabym mieć taką bezszwową bieliznę. Myślę, że wtedy by się nie odznaczało i wtedy naprawdę fajnie by to wyglądało. Cała suknia moim zdaniem prezentuje się naprawdę ładnie. Można byłoby pod nią ubrać również stanik z takim głębokim dekoltem, ponieważ tył nie jest tak bardzo odkryty. Założyłam do niej kapelusz i powiem wam, że ona z kapeluszem prezentuje się naprawdę niewiarygodnie. Okej, przechodzimy do następnej sukni. Już ją biorę, zaczekajcie. I ta suknia już zdecydowanie jest bardziej boho i jak ta jest taką czystą, śnieżną bielą, tak ta już jest w takim różowo-pudrowym kolorze, jaki ja najbardziej chyba uwielbiam. Ma ona też dość intensywne zdobienia,
Zobaczcie sobie, jak pięknie są wyszyte koralikami tutaj kwiaty. Ma też taki dość spory rozporek z przodu, co mi się bardzo podobało, i głęboki dekolt, i bardzo głęboko wycięte plecy. I ta suknia, już sprawdzam, ile ona kosztowała. Ona była chyba najdroższa, tak, ona kosztowała 97 zł, więc najwięcej z tych wszystkich sukienek, ale również mieści się w 100 zł. Ta ja osobę zostawiam na pewno, nawet nie myślę jej zwracać. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, mieni się. Ja jednak jestem trochę sroką i lubię, jak się troszkę mieni. Ma piękne ramionka, więc tutaj nic mi nie wystaje. Ma piękny dekolt. Ja się w niej czuję naprawdę świetnie. Zobaczcie na te plecy też. I ja jestem nią zachwycona na maksa. Czuję się też w niej świetnie. Mogłabym w niej tańczyć, bo jest taka luźna. Nigdzie nie musiałabym się stresować, że coś mi wyjdzie, jakiś brzuszek. Tutaj jest już luźniej, a jest przepiękna, bardzo, bardzo, to bardzo mi się podoba. Suknia numer 2 była bardzo taka vintage, właśnie boho. Tak, ta jest również w stylu lekkim boho, ale już, zobaczcie, jaka ona jest nowoczesna. Tak naprawdę ta suknia jest dla takiej typowej, nowoczesnej panny młodej, która nie boi się niczego. Ma takie rękawy, zobaczcie, jakie piękne. Szerokie rękawy, w stylu trochę abby i głęboki dekolt, ale zobaczcie, przez to, że tutaj jest związana, jeszcze wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Ona jest taka puszczona i można sobie ją zawiązać albo z tyłu, albo z przodu. Jeżeli chodzi o tył, to są to głęboko wycięte plecy. Trochę ona mi przypomina tę suknię numer 1, ale znów ma dłuższy rękaw, więc na pewno na jakiś taki chłodniejszy dzień albo do klimatyzowanej sali mogłaby się bardziej ona nadawać. I moim zdaniem prezentuje się naprawdę, naprawdę fajnie. I już mam ostatnią sukienkę. Ostatnia, czwarta propozycja jest suknią kompletnie nie w moim stylu. Zamówiłam ją, bo chciałam wam pokazać, że taką suknię też można zamówić do 100 zł. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Ona wygląda w ten sposób. Ma gorset. I jest z przodu troszkę krótsze, natomiast z tyłu jest dłuższe i ma taki jakby tren. Teraz nią wskakuję i zdejmuję wszystkie moje boho akcenty, ponieważ ona nie jest w stylu boho za bardzo. I pokazuję wam, jak ona się prezentuje. I mam na sobie ostatnią sukienkę. Ona jest już taką typową księżniczką, rozkliszowaną. Jest też na mnie odrobinę za duża. I ta suknia jest całkiem ciekawa. Powiem wam, że nie spodziewałam się, że będzie wyglądała tak dobrze. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda w całości. I fajne jest w niej na pewno to, że ma gorset, że też fajnie podkreśla talię i ta talia, gdyby ona była w ogóle węższa, zobaczcie, to ta talia tutaj wydawałaby się naprawdę talią osy. Ona ma podobną trochę górę do sukni, którą mierzyłam w atelier u pani Anety. Ta suknia kosztowała 76 zł, tak samo jak i ta poprzednia, również kosztowała 76 zł. I to już wszystko na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękuję wam, że byliście ze mną, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcecie posłuchać o moich dramach ślubnych, to dajcie mi znać w komentarzach, ale dajcie mi też znać, która z sukienek podobała wam się najbardziej. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!